Poniedziałek, 4 września. Anna Tabaka, witam, zapraszam na Silesia Flash. 42-letnia kobieta nie żyje, a 47-letni mężczyzna jest w ciężkim stanie. To skutki tragicznego wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek rano w Sosnowcu. Po godzinie 6 od ściany kamienicy na trzecim piętrze oderwał się balkon i spadł ze stojącymi na nim ludźmi. Paweł Jędrusik. Dramat rozegrał się przy ulicy Krzywej. Dwie osoby wyszły rano na balkon, a wtedy ten oderwał się od ściany budynku. Kobieta i mężczyzna spadli z impetem na ulicę. Betonowe elementy uszkodziły też zaparkowany na ulicy samochód. No to było 6:15, 6:20. No wyszli sobie, jak znam, ale wyszli sobie na balkon zapalić. Zaraz my wezwali ten 112, my dzwonili i córka wyleciała, bo myślała, że mama jej poszła gdzieś i zaczęła krzyczeć, wrzeszczeć: Marysia, Marysia, co się stało? A mama leżała za autem. Oboje zostali przewiezieni karetkami do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu w ciężkim stanie. Mimo wysiłków lekarzy, życia kobiety nie udało się uratować. Mężczyzna w tym momencie jest zaopatrywany przez naszych lekarzy ortopedów w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego, skąd trafi na oddział intensywnej opieki medycznej z uwagi na to, że jest osobą, która jest w tym momencie w stanie ciężkim, wydolna krążeniowo, ale niewydolna oddechowo. Natomiast kobieta bezpośrednio po tym, jak trafiła do naszego szpitala, trafiła też na blok operacyjny, gdzie w ramach przeprowadzonego zabiegu niestety musiała zostać podjęta resuscytacja, podczas której kobieta zmarła. Od rana służby zabezpieczały kamienicę. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Była prowadzona ewakuacja części obiektu, ewakuowano 21 osób. Na miejscu pracuje nadzór budowlany, który prowadzi swoje czynności w zakresie dalszej eksploatacji budynku. Mieszkańcy, którzy zostali ewakuowani ze swoich mieszkań, wskazywali, że budynek jest w fatalnym stanie technicznym. Pan, ja tutaj mieszkam 25 lat. Ale to w ogóle ani remontu nie robią, nic, tylko zawsze czynsze w górę idą. Żeby cośkolwiek zrobić, to nic nie robią. Sprawa nie jest jednak taka prosta, bo kamienica, w której doszło do tragedii, tak naprawdę nie ma właściciela. Jest to mienie pożydowskie. Obecnie zarządcą jest Miejski Zakład Zasobów Lokalowych, a jak zapewniają w Sosnowcu, ten przeprowadzał kontrole techniczne obiektu. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Rodzinom zabezpieczyliśmy autobus, który był od razu rano podstawiony, oczywiście także żywność, jeżeli nie będą mogli wrócić do kamienicy. Tutaj czekamy na informację z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, to oczywiście zapewnimy im noclegi. Jeśli okaże się, że mieszkania w ogóle nie nadają się do użytku, miasto zadeklarowało, że zapewni mieszkańcom lokale zastępcze. Stan dziecka, które spadło wczoraj z porwanego przez wiatr dmuchańca w Tarnowskich Górach, jest poważny, ale nie zagrażający życiu. Podczas tarnogórskiego pikniku militarnego silny powiew porwał dmuchaniec, na którym znajdowała się 2,5-letnia dziewczynka. Atrakcja przeleciała kilkanaście metrów, a dziecko spadło na asfalt. Monika Herman. O mały włos od tragedii. Wczoraj przed godziną 15 na pikniku militarnym, który odbywał się koło Parku Wodnego w Tarnowskich Górach, wiatr porwał dmuchańca z dzieckiem. 2,5-letnia dziewczynka korzystała z atrakcji dmuchanej. W trakcie tej zabawy niespodziewany, nagły, silny podmuch wiatru porwał tą atrakcję, uniósł z powietrza, następnie kilkanaście metrów leciał razem z tą dziewczynką. Ta dziewczynka niefortunnie upadła na asfalt i straciła przytomność. Na miejscu zjawiliśmy się my jako policjanci, strażacy oraz załoga ratownictwa medycznego, która udzieliła tej dziewczynce pierwszej pomocy. Ona od razu odzyskała przytomność, jednak na miejscu lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe, które zadecydowało o przetransportowaniu tej dziewczynki do szpitala w Katowicach-Ligocie. Poleciała ona do tego szpitala w stanie stabilnym i przytomna. Piknik militarny organizowany był przez garnizon górnośląski, który ma wieloletnie doświadczenie w organizacji takich imprez. Nie było również zastrzeżeń co do pracy firmy, która odpowiedzialna była za strefę zabaw dla dzieci. Tych ludzi, którzy patrolowali tutaj, bo mamy swoją własną ochronę, widziała to, więc po prostu ten dmuchaniec się z naszych informacji przewrócił. Czy był lepiej, czy gorzej zakotwiony? Z naszych informacji był zakotwiony, bo sprawdzaliśmy to. Zresztą, tak jak mówię, profesjonalna jest to dla nas firma i bardzo ich szanujemy za to. Policja bada teraz okoliczności tego zdarzenia. Obsługa, jak i rodzice dziecka w chwili zdarzenia byli trzeźwi.
Śląska Policja rozpoczęła bezpieczny powrót do szkoły, jak co roku we wrześniu. To odpowiedź na wzmożony ruch na drogach i przejściach dla pieszych w pobliżu szkół właśnie. Pomimo lepszych statystyk i mniejszej ilości wypadków, w te wakacje mundurowi przypominają zarówno dzieciom, jak i rodzicom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Karolina Komada. Uroczysty apel, a od jutra dzwonki i ławki. Jednak zanim dzieci dotrą na pierwsze zajęcia, muszą pamiętać o bezpiecznej drodze. Żeby zachować bezpieczeństwo. I jak zachowujesz to bezpieczeństwo? Na przykład jak przechodzę przez drogę, patrzę lewo, prawo, lewo. Jak nikt nie jedzie, to przechodzę i nie patrzę przez telefon. O tych zasadach przypominają dzieciom również rodzice. Żeby nie zwracali uwagi na osoby, które zaczepiają je, proponują jakieś pieniążki, chcą zaciągnąć do samochodu, żeby no nam jako rodzicom to zgłaszały, no i oddalały się z takiego miejsca przede wszystkim, no bo teraz to jest głównym powodem też niebezpieczeństwa. No i no jak przechodzą przez przejście, żeby jednak nie patrzyli też na te przepisy, że piesi mają pierwszeństwo i samochody się muszą zatrzymać, no bo niestety no to nie działa. Auta często gęsto przejeżdżają przez pasy. Między innymi dlatego policja rozpoczęła akcję Bezpieczna droga do szkoły. Żeby gdzieś się przemieścić, musimy być różnego rodzaju uczestnikiem ruchu drogowego. Wy jako jeszcze takie słodkie maluchy jesteście zazwyczaj pieszymi. W ramach akcji mundurowi odwiedzili szkołę podstawową nr 31 w Katowicach i podsumowali przebieg wakacji na drogach. Zginęło 17 osób. Od 4 lat najmniej osób, które zginęły na śląskich drogach w trakcie właśnie okresu letniego, to prawie 500 wypadków, tak więc tutaj jesteśmy na podobnym poziomie, ale widać, że z roku na rok województwo śląskie jest bezpieczniejsze. W akcję promującą bezpieczeństwo w drodze do szkoły biorą udział nie tylko policjanci. Unikajcie korzystania z telefonów na przejściach dla pieszych. Wiem sama z doświadczenia, że teraz świat jest pełen różnych atrakcji na ekranie. Bardzo dużo sama też niestety spędzam czasu w telefonie i wiem, że to jest bardzo niebezpieczne. Ale podczas przechodzenia przez ulicę skupcie się właśnie na otoczeniu i na niczym innym, bo to jest najważniejsze. Funkcjonariusze policji przypominają, żeby przechodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, a także nosić na co dzień odblaski. W zabytkowym budynku przy ulicy Stawowej w Katowicach znów pojawiły się dzieci. To pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszej w Polsce kanadyjskiej szkoły podstawowej i przedszkola sieci Maple Bear. Pod jej szyldem działa ponad 560 placówek w 40 krajach. Kanada jest pionierem wśród krajów, które dostosowują swój system edukacji do koncepcji umiejętności XXI wieku. Chodzi o skuteczne przystosowywanie się do stale zmieniających się warunków. Monika Herman. To miejsce ma rozkochać dzieci w nauce. Takie plany na początek roku szkolnego mają założyciele dwujęzycznej szkoły Maple Bear. Pierwszy jej oddział w Polsce otworzył swoje podwoje dla uczniów w Katowicach. Chcemy, żeby nauka dla dzieci była również zabawą. Chcemy, żeby naprawdę te dzieci pokochały naukę, żeby potrafiły cieszyć się szkołą, nie skupiały się na tym, czego nie chcą robić. Zamiast tego miały ochotę uczyć się i chodzić do szkoły nawet w sobotę. Chcemy rozwinąć w naszych uczniach miłość do nauki. Po trwającym 9 miesięcy remoncie historycznego budynku przy ulicy Stawowej 6 kampus Maple Bear przywitał dziś uczniów z całego świata, nie tylko z Polski, ale również z Francji, Anglii, Indii czy Korei. Dzieci uczą się najszybciej, dzieci uczą się najłatwiej, co ciekawe, od siebie, więc nasza edukacja też polega na tym, żeby mądrze zarządzać potencjałem edukacyjnym tych dzieci, ale też tak, żeby wykorzystywać go we wzajemnych relacjach. Przed szkołą sporo wyzwań. Dzieci, które nie mówią w żadnym wspólnym języku. Ani nauczyciele, ani dzieci, w związku z tym na początku będą raczej się próbowali nauczyć porozumiewać między sobą. Dlatego według nas ta dwujęzyczność jest bardzo ważna, więc dzieci i nauczyciele, no i rodzice też będą mieli na początku raczej zadanie no, poznać się i znaleźć ten wspólny język. Nieprzypadkowo pierwsza szkoła powstała w Katowicach. Nowoczesne technologie i gaming, który wchodzi do Katowic, wymaga właśnie tej znajomości języków. Stąd też bardzo się cieszę, że dla tych dzieci, które ukończą tę szkołę, będzie to jakby drugi równoległy język, a więc te możliwości komunikacyjne właściwie z całym światem będą znacznie uproszczone. Kolejne szkoły powstają już we Wrocławiu i Poznaniu. W Warszawie Maple Bear zbuduje nowoczesny budynek szkolny na Żoliborzu. Wkrótce powstanie też szkoła w
Krakowie. Lewica na podbój Zagłębia. Działacze tej partii zaprezentowali dziś listę kandydatów do Sejmu z okręgu 32, który obejmuje Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Jaworzno. Niespodzianki nie było. Z jedynką wystartuje obecny wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Paweł Jędrusik. I to właśnie lider Lewicy zaprezentował dziś kandydatów z okręgu numer 32. Zapowiedział, że od jutra Lewica rusza w trasę po całej Polsce i będzie próbować zyskać elektorat. Z kolei w Poznaniu ma odbyć się konwencja partii. Zebraliśmy ponad 350 tysięcy podpisów. Dzisiaj będziemy rejestrowali listy w całym kraju. Wystawiamy 15 kandydatów na senatorów. Wystawiamy 920 osób w parytecie. Połowa kobiet, połowa mężczyzn. Oprócz Włodzimierza Czarzastego na liście wyborczej nie brakło znanych już nazwisk. To m.in. obecny poseł Rafał Adamczyk, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej Bożena Borowiec, czy radny z Sosnowca Łukasz Litewka, który zamyka listę. Ale są też nowe twarze w polityce. Działam cały czas, jeśli chodzi o prawa kobiet. No nie podoba mi się, jak są traktowane kobiety u nas w Polsce i dlatego zdecydowałam się działać i startować. Dziś Włodzimierz Czarzasty chwalił się także sondażem, według którego Lewica jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o największy zasób elektoratu w Polsce. W partii są przekonani, że Lewica przekroczy 10% poparcia w wyborach. Żeby pokonać PiS, trzeba dużo pracować, być uczciwym, mieć bardzo dobry program, jaki ma Lewica i po prostu dotrzymać słowa po wygranych wyborach. Ludzie na Śląsku widzieli, co zrobił Morawiecki dla Śląska. Widzieli, jak nie dowiózł umowy społecznej dla górnictwa. Obiecał, że to, co podpisano ze związkowcami górniczymi, zostanie dostarczone. Przez te 4 lata nie był w stanie załatwić zgody Komisji Europejskiej. A w ostatnim czasie premier Mateusz Morawiecki na Śląsku jest coraz częściej. W sobotę w Katowicach ogłosił listę kandydatów do Sejmu w okręgu numer 31, czyli obejmującym m.in. Katowice, Chorzów czy Rudę Śląską. Tusk i jego ekipa jest na pasku Berlina, Brukseli i tych, którzy chcą nas zdominować. Tych, którzy już raz chcieli całkowicie zaorać Śląsk, przemysł wydobywczy. Chcieli zniszczyć polski przemysł tutaj. Jest na pasku tych, którzy chcą Polskę zdominować. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Wracamy do tematu leśnego pogotowia w Mikołowie, które może zniknąć za sprawą CPK. Istnieniu ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt zagraża budowa kolei dużych prędkości. Dziś na Placu Kwiatowym w Katowicach zbierane są podpisy pod petycją przeciwko realizacji wariantu przez Mikołów i Kamionkę. Wcześniej w sieci ruszyła zbiórka podpisów. Do tej pory udało się ich zebrać ponad 18 tysięcy. Organizatorzy liczą, że uda się przekroczyć granicę 20 tysięcy głosów. Karolina Komada. Kolejny dzień i kolejne uratowane zwierzę. Dzisiaj do leśnego pogotowia w Mikołowie trafiła ta sarna. Rocznie ośrodek przyjmuje ponad 2000 zwierząt. Są to zwierzęta łowne, takie jak właśnie sarny, jelenie, dziki, ale i też zwierzęta bardzo rzadkie, takie, które są zapisane w Polskiej Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Między innymi tak jak ryście, trzewie. Czy wiele różnych gatunków, takich jak na przykład czapla purpurowa, bączek, ślepowrony. I od 30 lat trafiają właśnie do pana Jacka. Wkrótce może się to zmienić, bo w okolicy ma zacząć się budowa kolei dużych prędkości do centralnego portu komunikacyjnego. Jednak gospodarz ma nadzieję na zmianę sytuacji. Zakładam, że ktoś to przemyśli, bo te konsultacje społeczne nie zostały przeprowadzone tak, jak powinny. Więc zanim ktoś nakreślił, powiedzmy, w projekcie przebieg takiej linii, nikt tutaj nie był. Nikt tego nie oglądał. Więc ktoś to zrobił zza biurka i to jest dla mnie troszeczkę w XXI wieku dziwne. I wierzę w to, że... A z drugiej strony też przekonałem się, jak bardzo społeczeństwo wspiera, tak, działalność tego
tego ośrodka. Społeczeństwo wspiera i pokazała to internetowa petycja, którą podpisało 18 tysięcy internautów. Teraz działacze wyszli na ulicę. W ramach sprzeciwu na Placu Kwiatowym zorganizowano pokojowy protest w formie edukacyjnej pod tytułem Ponad podziałami, bo jesteśmy głosem tych, którzy tego głosu nie mają. Chcemy uzmysłowić mieszkańcom, jak ważną rolą są takie ośrodki rehabilitacyjne dla zwierząt, podkreślam, dzikich. To jest zupełnie innego rodzaju zaopiekowanie się tymi zwierzętami. Chcemy również podkreślić, że nie będzie zmniejszała się ilość zwierząt w potrzebie, dzikich szczególnie, ale będą z powodu zaburzeń ekosystemu zwiększać się. Mieszkańcy Katowic zaproszeni są na koncerty, prezentację filmów z Leśnego Pogotowia oraz podpisanie petycji. Organizatorzy planują powtórkę dzisiejszego protestu w nadchodzących dniach. Taki był poniedziałek. Zapraszam na jutrzejsze wydania Silesia Flash w imieniu Grzegorza Żądło. Do zobaczenia.